Wiosnę przywitali także mieszkańcy osiedla Stare Miasto. Od lat w imprezie bierze udział zaprzyjaźniona Rada Osiedla nr 6. Przewodnicząca Rady Osiedla nr 2, Krystyna Seweryńczyk, przypomniała uczestnikom tradycje związane z tym dniem. Aby wiosna mogła przyjść na świat, należało pokonać zimę. W tym celu ze słomy robiono niedużą kukłę i ubierano ją w kolorowe szmatki. Z uwagi na bliskość rzeki Łarpi, całą grupą udano się nad jej brzeg, by ostatecznie pożegnać srogą zimę. Uczestnicy wzięli ze sobą wcześniej przygotowane marzanny. Tradycyjnie jedna z nich, ta zrobiona z materiałów ekologicznych, trafiła do rzeki. Reszta kolorowych kukieł ponownie wróciła na plac przy Radzie Osiedla. Wszystkie ustawiono pod ścianą i poddano ocenie komisji. Ta brała pod uwagę pomysłowość i staranność wykonania. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najładniejszą kukłę nagrodzono książką. Podobnie jak w latach poprzednich, wszystkie marzanny trafiły do ogniska, głównie po to, aby nie zaśmiecać wód Polickiej rzeki. Imprezę z okazji nadejścia wiosny można zaliczyć do udanych. Mimo kiepskiej pogody panowała gorąca atmosfera. Była pieczona kiełbaska, jabłka z ogniska i gorąca herbata.